Zapraszam bardzo, co tu jest? Wystawę Kamili Jackowskiej. Oddaję głos pani kurator. Bardzo dziękuję, że państwo tak licznie przybyli mimo tych upałów. Na zamek. Proszę państwa, obserwuję twórczość Kamy od ponad 3 lat. Ja przyznałam, że jestem nieustannie zadziwiona, że wykonała tak nieprawdopodobną transformację, przechodząc od prac o charakterze figuratywnym do świetnej abstrakcji. Właściwie ten ostatni rok jest tak niezwykle znamienny dla twórczości Kamy, ponieważ ona nie tylko przeszła w kierunku abstrakcji, ale również podjęła bardzo poważne tematy. Rok temu zainteresowała się tematyką Goethe. I początkowo Goethe Kamy miał taki bardziej anonimowy charakter. Potem się skonkretyzowały. Potem to było już getto warszawskie. Natomiast w tej chwili znowu getta Kamy uniwersalizują się. Ona znowu mówi o gettach kategorii tak naprawdę obozu odosobnienia. Czegoś, co ten mieszczański Tedronin wyrzucił poza nawias miasta. Równocześnie rok temu, jak widziałam pracę Kamy, te prace były bardziej brutalne. One były zdecydowanie ostrzejsze, bardziej drapieżne i bardziej oskarżycielskie. W tej chwili wydaje mi się, że Kama się nieco uspokoiła. Tak jak rok temu myśmy mieli takie ostre maceby, które niczym bagnety z okropności wojny goli przecinały powierzchnię. Teraz właściwie mamy wrażenie, że wchodzimy w taki bardziej nostalgiczny cykl. Również niebywale usmakowane są w tej chwili kolory. Mam nadzieję, że ta wystawa, mimo smutnej tematy, przyniesie państwu autentyczną, estetyczną satysfakcję. A ja tutaj wąską korcję. Przepraszam. Zjadę przede wszystkim bardzo dziękuję, że przyszliście. Muszę powiedzieć, że dzisiaj jest mecz gorąco, ale tak dalej. Więc nie ma sprawy. O Jezus. A co mogę powiedzieć o tych pracach? Zdecydowałam się na jakieś takie większe zmiany, na zmiany formatu, też na takie zmiany techniczne, bo chyba troszeczkę ta grafika okazała się taka trochę ograniczająca i chyba dosyć nudna. Natomiast widzę, że jakoś to kompletnie potrafi się dostać z Warszawą, mimo że w Warszawie już nie mieszkam od paru lat. To Warszawa jest ciągle jakimś takim punktem wyjścia do moich rozważań. Z jakichś różnych powodów rzeczywiście zawsze te rozważania zaczynają się pod wpływem jakiejś książki o Uranowie, o Getcie, zaczynają się w tych okolicach. No ale potem ten temat sobie gdzieś tam dalej jak gdyby idzie, rzeczywiście może troszeczkę bardziej uniwersalne. Nabiera jakiegoś takiego bardziej uniwersalnego wymiaru, ale w sumie tutaj ta praca była zatytułowana, jest zatytułowana Urszula Plac, więc jakby odnosi się do takiego bardzo konkretnego, bardzo istotnego w historii miasta miejsca. Natomiast chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest taki sposób wyrzucania tych złych emocji z głowy, wyradzenia sobie z pewnymi tematami i w sumie mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić na tej wystawie, na swojej tematyki. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie. Ja trochę nie umiem mówić, więc może tyle sami, że wiadomo. Bawimy się. Bój się.